John Coltrane. Saksofonista tenorowy, według wielu największy jazzman wszechczasów. Jego twórczość do dzisiaj znajduje wielu naśladowców i jak dotąd nikt nie wytyczył drogi nowszej i bardziej jazzowej niż ta, którą wytyczył Coltrane. W roku 1963 John Coltrane nagrywa suitę Love Supreme ze swoim kwartetem. To hymn, to pieśń uwielbienia Boga. Suita Love Supreme składa się z czterech części. Wyznanie, postanowienie, wypełnienie i psalm. Na okładce płyty znajduje się wiersz. Pean na cześć Stwórcy, autorstwa samego Coltrane'a. Do dzisiaj Love Supreme jest uważana za płytę najbardziej nasączoną duchowością, najbardziej przesiąkniętą inspiracją chrześcijańską. W tym samym 1963 roku w Alabamie, w kościele baptystów, w wyniku zamachu bombowego przeprowadzonego przez Ku Klux Klan, giną cztery dziewczynki. Czarne dziewczynki w wieku od 11 do 14 lat. Coltrane długo nie może pogodzić się z tą tragedią, w końcu nagrywa utwór zatytułowany Alabama. Długi, medytacyjny wstęp do tego utworu porównywany jest do dzisiaj do przemówienia, jakie wygłosił po tym fakcie Martin Luther King. John Coltrane przez buddystów nazwany jest bodhisattwą, czyli oświeconym. A ciekawostką jest, że w San Francisco istnieje dzisiaj ortodoksyjny, prawosławny, afroamerykański kościół świętego Johna Coltrane'a.